wyjaśnisz mi to wszystko teraz? Jasne. No to ja myślałam, że nie żyjesz. Ja też myślałam, że nie żyjesz. No dobra, wszyscy myśleli, że nie żyjesz, wszyscy myśleli, że ty nie żyjesz. W każdym razie tak, myślałam, że nie żyjesz. I ciebie odeszłam, że była mnie Pak Sahara. Nie będę się wdrażała w szczegóły. I no i wróciła tutaj. Zauważyłam, że mam moc zmieniania się w co tylko chcę, a więc może dość no namieszać. Tak jak widzisz, oszukać się, by zmieniła się we mnie i w twojego przyjaciela. No i to tak wygląda. Wiem, że chciałaby władać światem, a do tego potrzebny jest jej cały świat. Dlatego teraz będzie podbijała po kolei każde królestwo. No więc szczęśliwego zakończenia chwilowo nie widzę. Dobra, ja muszę coś wymyśleć. Witaj, Kasia, bardzo czy widziałaś Lebiusa Pixona? Nie, nie widziałam go dzisiaj. No bo mieliśmy iść razem protektować o pokój z tymi oddziałami, które zaatakowały przyległe do nas królestwo, ale w każdym razie no nie ma go w jego pokoju. Dziwne, nigdy nie wychodzi bez ostrzeżenia. Wyślę natychmiast moich ludzi, by go poszukali. Ja też go poszukam. Poszukaliśmy wszystko, wszędzie i nigdzie go nie ma. Dziwne, on nigdy się tak nie zachowywał, on zawsze mówił, jak gdzieś wychodził i w ogóle. Wyślę jeszcze jeden oddział do szukania. Nie, nie potrzeba, naprawdę, szukaliśmy wszystko i nigdzie go nie ma. To bez sensu. No, nie wiem, co mamy robić. Witajcie. Przychodzę do was z polecenia mojej pani, Pak Sahary. Prosiłaby przekazać wam wiadomość. Lebiusa Pixona jest u nas. Jeżeli chcecie go odzyskać, stawcie się o północy na granicy waszego państwa razem ze swoją armią. Poddacie się dobrowolnie, a my wam go oddamy. Musimy go odnaleźć i to natychmiast. No, no tak, ale powiedział ten posłaniec, że no, on jest mniejszy, jak mamy go niby znaleźć. No to oddajmy mu tą całą armię, a będziemy mieć jego. Nie, nie, nie mogę tak zrobić. No sorry, może ty się tak poddaj. No to walczmy. Walczyć nie wiem nawet jaką oni mają armię. To wyśledzimy szpiega. No, dobra. Tylko jak my znajdziemy tego szpiega? Co tak na mnie patrzycie? To ma być mocna walka i nie oszczędzać mi jeńców. Mamy to wygrać, bo wtedy zostaniemy królami świata. Czy jesteście ze mną? Tak. Czy będziecie walczyć do końca? Tak. Więc do boju. Tak. A ty idź sprawdzić, czy nie ma jakichś nieproszonych gości. Już. Oczywiście. Połączyłeś? Czy my się znamy? No tak, to ja, Molly. Twoja siostra. Molly? Ale zginęłaś! No nie, nie zginęłam. Ale wiesz co, może idź już, bo to chyba nie jest najlepszy moment, żeby tutaj być, wiesz? Szukasz tu czegoś? Pak Sahara chyba będzie zadowolona z takiego jeńca.